When it's just you, well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z Encyklopedii Kryptowalut. Dzisiaj do Was przychodzę z filmem informacyjnym. Na tę informację czekało naprawdę wiele osób na rynku kryptowalut. Chodzi tutaj o BACT, chodzi tutaj o kontrakty futures na platformie BACT, przygotowane przez New York Stock Exchange, czyli przez giełdę w Nowym Jorku. Ma to wszystko nam tutaj przynieść nowy kapitał jakby na rynek, grube miliony od inwestorów z Wall Street. Czy tak będzie? Dowiemy się tutaj na pewno w najbliższym czasie, a dzisiaj porozmawiam z Wami troszkę, tutaj przedstawię Wam informacje na ten temat, kiedy to wszystko ma się zacząć. Oprócz tego kryptoreklama pod filmem, zapraszam do zakupu książki na tej stronie, do odwiedzenia w ogóle strony internetowej mojej, a teraz przechodzimy do tej informacji. Jak możemy tutaj przeczytać chociażby na stronie Trust Notes albo na stronie The Block Crypto, 22 lipca, czyli prawdopodobnie w dniu, kiedy oglądacie ten film, jeżeli oczywiście oglądacie go od razu po wypuszczeniu, w ten sam dzień, mają się zacząć testy na platformie BACT. Mają się zacząć testy tych kontraktów futures opartych o Bitcoina i co ważne, te kontrakty będą oparte o prawdziwego, fizycznego Bitcoina, a nie tak jak na tych platformach 2 lata temu, kiedy to też wchodziły futuresy, natomiast te futuresy to były tylko kontrakty terminowe, które jakby nie miały pokrycia tak naprawdę w prawdziwych bitcoinach. To znaczy ta firma nie musiała ich skupywać tak naprawdę z rynku, aby pozwalać tutaj swoim inwestorom grać na krótką lub długą pozycję. W przeciwieństwie właśnie do tamtych kontraktów, na BACT-cie, na tej platformie, ta giełda będzie posiadała prawdziwe bitcoiny. No a co to oznacza? No prostą sprawę. To, że będą musieli te bitcoiny skupić z rynku. A im więcej będą chcieli tych bitcoinów skupić z rynku, no tym cena adekwatnie musi być po prostu wyższa, no bo ludzie będą chcieli sprzedawać zapewne te kryptowaluty swoje po wyższych cenach. Oczywiście tutaj już dochodzą jakieś tam, zanim przejdziemy do tego artykułu, dywagacje, rozmowy na to, czy te wszystkie jakby takie krótkotrwałe dumpy, które mają ostatnio miejsce, nie są czasem jakimś tutaj przygotowaniem przez BACT i nie jest to wszystko tutaj wykonywane po to, aby właśnie BACT skupił już sobie jakieś bitcoiny na swój portfel, aby mieć później co jakby tutaj odsprzedawać swoim klientom. Wydaje mi się, że raczej taki duży fundusz inwestycyjny, który wiedział, bo ten BACT to już od roku ta sprawa jakby się tutaj na internecie pokazuje. Wydaje mi się, że jak oni wiedzieli, że będą w tym lipcu chcieli zacząć te testy, pewnie na wrzesień ta platforma ruszy, to oni to raczej od samego dołku skupowali te bitcoiny niż dopiero teraz. Chociaż rzeczywiście, jeżeli nagle dostali większe zapotrzebowanie i więcej osób się do nich zgłosiło, że będzie chciało korzystać z ich platformy, no to w tym momencie też oczywiście mogą te bitcoiny skupywać. Jak ten bitcoin wzrośnie, to dalej będą pewnie skupywać, jeżeli będą mieli na to inwestorów. Także nie mówię, że ta cena się nagle zatrzyma przez ten BACT, a raczej jest to kolejna jakby sprawa, która może pomóc w wzroście cen kryptowalut, a szczególnie właśnie tutaj Bitcoinowi. Bo jak można przeczytać w tym artykule, Bitcoin jest pierwszą kryptowalutą, którą oni chcą wprowadzić na tą swoją platformę. Przez długie rozmowy tutaj z Commodities and Futures Trading Commissions dostali w końcu certyfikaty wszystkie po negocjacjach i mogą jakby tutaj prawnie już zacząć handlować tymi futuresami. Także 22 lipca dzisiaj startuje sobie ta platforma. Zaczynają się tam testy pewnie na jakichś tam fejkowych, że tak powiem, bitcoinach. Tak jak są na jakichś platformach demo, tak samo oni sobie wytworzyli pewnie jakiś tutaj wewnętrzny token, na którym będą testować te wszystkie feature'y, które tam przedstawiają. Oprócz tego jeszcze jest taka ciekawa tutaj informacja, że jeżeli chodzi o tą giełdę w Nowym Jorku, jeżeli chodzi o ten Commodities Futures Trading Commission, tak to się nazywało, tak, mają oni na oku, oprócz Bitcoina, też jedną kryptowalutę jak na razie, jest to Ethereum. Według nich na razie tylko Bitcoin oraz Ethereum są dwoma kryptowalutami, które są jakby gotowe, aby można było tutaj w ogóle wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi właśnie o handel na tych futuresach, na prawdziwych kryptowalutach. Bo jak wiecie lub nie wiecie, na tych futuresach, które są już od tam przeszło 2 lat, można handlować nie tylko na Bitcoinie, ale też na Ethereum, na XRP z tego co wiem. Natomiast jeżeli tutaj mówimy o już takich fizycznych, jeszcze raz pokazuję, kryptowalutach, to właśnie ta platforma mówi o tym, że na razie gotowi są z Ethereum i
Bitcoinem. I jeszcze taka informacja co do tej tutaj właśnie sprawy. To mają oni już podobno 100 milionowe pokrycie w tych asetach. Czyli z tego co rozumiem, przynajmniej tutaj ja, to znaczy, że posiadałem już gdzieś tam na swoich kontach Bitcoina o wartości 100 milionów dolarów. Jeżeli mówię nieprawdę albo ktoś znalazł jakąś informację inną, to niech tutaj, że tak powiem, mnie poprawi, czy to jest po prostu 100 milionów dolarów faktycznie, które będą mieli na jakieś tam zabezpieczenie, czy to już jest 100 milionów dolarów w Bitcoinie, które właśnie skupowali od samego dołku, czyli gdzieś tam od grudnia, stycznia tego roku oczywiście. Nie wiem, tutaj właśnie nie jest do końca tak to napisane jawnie. Natomiast ogólnie jest to bardzo pozytywna kolejna informacja dla rynku. Przez to, że za rok mamy halving, przez to, że tutaj bank rusza, same jakby pozytywne informacje, kongres rozmawia o Bitcoinie i o innych kryptowalutach. Także no, widać, że kolejna hossa jakby tutaj się na pewno już rozpoczęła. Raczej te informacje o tym, że ten wzrost, który mieliśmy w tym momencie do 14 tysięcy, Trading View, może na szybko przejdźmy sobie tutaj na Trading View, żebyście wiedzieli o czym mówię, bo dużo osób mówi o tym, że ten wzrost teraz do 14 tysięcy to było tylko odreagowanie ostatnich spadków. Czyli jeżeli przejdziemy sobie na wykres i go przesuniemy, to według tych ludzi to było tak. Tutaj pierwsza fala spadkowa, odreagowanie i że pójdziemy jeszcze w tym momencie niżej, na jeszcze niższe dołki niż tutaj mieliśmy w grudniu zeszłego roku. Ja nie wydaje mi się, żeby tak było. Nie stałbym za taką tutaj kwestią, za takim rozwiązaniem tego rynku. Wydaje mi się, że spadki były dość długie. Wydaje mi się, że ze względu na te wszystkie pozytywne informacje, które docierają do nas z każdej strony, nie sądzę, żeby ten rynek w tym momencie jeszcze raz zanurkował na takie niskie poziomy i gdzieś dotarł do tamtego 1000 dolarów, które wiele osób gdzieś tam obstawiało w internecie. Jeżeli mówią ludzie o tym, a zobacz jakie tutaj cofki, mieliśmy 14, zeszliśmy na 10, na 9 nawet, to tak jak widziałem gdzieś na jakimś Twitterze, podczas tej samej hossy tutaj z tego roku, Bitcoin takich cofek to miał 8. Raz, dwa, trzy, cztery. Jakbyśmy sobie zeszli na mniejszy timeframe, to też byśmy pewnie zobaczyli takie cofki. Także jakby to, że tu mieliśmy jakąś jedną większą świeczkę tygodniową na czerwono tutaj i tutaj, to nie oznacza, że jakby cofamy się i zejdziemy do 1000 dolarów. Raczej to są zwykłe, zdrowe korekty, które powinny być w czasie hossy. Tak samo jak w czasie bessy mamy odreagowania, tak samo w czasie hossy też czasem ten rynek musi odreagować, też ktoś musi zrealizować zyski, ponieważ powiedział sobie, że ok, dla mnie wystarczy już te 50% i idę dalej i na przykład szukam innych okazji inwestycyjnych. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Zostawcie lajka i subskrypcję pod kanałem, jeżeli Wam się podobało. No i widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć! Vanilla, la, la.